Czy wszystkie hurtownie odbioru podpięte są pod jedno konto zaległe w omawianej sytuacji? Co jak klient zamówi towar z dostawą z różnych hurtowni? To ja od razu tutaj odpowiem od razu podobne pytanie Lecha, który mówi, że jeżeli ktoś na dwóch kontach kupi, tak, pod konto. Pamiętajcie, że jeżeli macie smarta uzyskanego, to możecie wygenerować do jednej transakcji cztery etykiety. I z jednej strony można to zrobić tak, że jak masz na jednym koncie zrobioną sprzedaż, to dla takiego smarta nie ma różnicy pod tym kątem. I z jednej strony możesz wtedy powiedzieć wprost, że właśnie jeżeli ktoś zidentyfikuje, że to jest wysyłka z dwóch różnych magazynów, co de facto jest prawdą, bo nie masz ich u siebie, no i po prostu są naliczone dwa koszty wysyłki na tej zasadzie. Ale zasada była taka ustawiona, że słuchajcie, darmowe jakby brak prowizji jest dla tylko pierwszego konta, które założysz na Allegro, każde kolejne założone będzie już, już płatne, bo wiecie, bo jest kilka różnych strategii. Można założyć jedno konto, jedna hurtownia, co też jest dobrym rozwiązaniem, a można założyć jedno konto, wiele hurtowni, wtedy trochę inaczej się tym zarządza, ale w tym wypadku akurat braku prowizji jest to jakby warunek konieczny, żeby robić to na jednym koncie i wtedy można, uwaga, to jest bardzo ważne, ustawić tak, w taki sposób cenniki dostaw, żeby przesyłki sumowały się, czyli na przykład jeżeli ktoś wybierze dwa produkty z dwóch hurtowni i ma smarta, to do czterech paczek możesz wygenerować, ale jeżeli nie ma smarta, to wtedy naliczają mi się na przykład koszty nie 12,99, tylko 3 razy 12,99 przykładowo, tak? Więc tutaj chyba odpowiedzieliśmy na to pytanie.